Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, kolejny lot i dziś już polecimy sobie do kolejnego kraju i będzie to, jak się już pewnie domyślacie, będzie to Dania. Przelecę sobie tutaj nad Bałtykiem i IFR-em na wysokości 8000 stóp. Samolot jest już, słuchajcie, posprawdzany po przeglądzie, więc można, że tak powiem, zaczynać show. Szybka checklista. Zawory pootwierane. Tu jest ok. Włączymy beacony, włączymy sobie światła nawigacyjne, pompa. Jest na plusie, więc zrobimy tutaj tylko jakieś dwa wtryski, trzy może wystarczy. Trochę mocy i skrowniki na BOW. I odpalamy. Dobra. Trzymamy 10 000. Plan lotu już mamy wgrany. Nastawimy na Warszawę centrum 127.45. Poprosimy o zgodę na lot. 6229er Papa IFR to Bornholm, ready to copy. Piper November 6229er Papa is cleared to Bornholm Airport as filed. Climb and maintain 8000 feet. Departure frequency is 127 decimal for 5 squawk 0364. Clearance void 30 minutes from now. 0364. November 6229er Papa cleared to Bornholm Airport as filed. Climb and maintain 8000 feet. Departure is 127.45 squawk 0364. Clearance point 30 minutes from now. Piper 29er Papa, read that correct. Good day. Good day. I nastawiamy na EPSK ruch 122 900. Nie, nie, 29. Tutaj będzie jakoś tak. Zgłosimy kołowanie, ale może najpierw jeszcze zrobimy sobie tutaj próbę silnika. Pięknie wyczyściłem świece przed tym
lotem, bo no tutaj jakby nam, kurde, silnik odmówił posłuszeństwa nad Bałtykiem, no to jest kaplica. No i dobra, myślę, że starczy. Tu się przełączymy na GPS. Echo Papa Sierra Kilo, traffic Piper November 6229 Papa is taxiing to runway 10. Do dziesiątki. Podejrzyjmy sobie, gdzie tu jest ta dziesiątka. Ja jestem tutaj, dziesiątka jest tutaj, czyli muszę śmignąć tam. Dobra. Tu jest ok, radio jest włączone, tu jest ok, tu jest ok. No dobra, kołujemy. Jeszcze kawałek. Ostatnio w ogóle, słuchajcie, coś takiego słyszałem, że jakaś aktualizacja w DCS-ie najnowsza jest. No i tak sobie pomyślałem, że pewnie gówno z tą aktualizacją, jak zawsze. Pewnie tylko się znowu denerwować, ale zaktualizowałem, odpaliłem i słuchajcie, mam taką tam płynność, tak szybko dobrze wygląda, że normalnie chyba zacznę coś znowu kręcić z DCS-em, bo naprawdę wow. Sprawdźmy, czy nie mamy żadnych tych klapy działają. Włączymy sobie autopilota. Włączymy sobie heading, kurs, pasa. O! Włączymy sobie pompę. Trymy są ok, tu jest ok, tu jest zabezpieczone. Dobra, możemy startować. Zgłaszam odlot na wschód. Echo Papa Sierra Kilo, traffic Piper November 6229 Papa taking off runway 10 east departure. I w górę. Positive climb. Gear up. I wznosimy na 8000. Przełączamy się już na Warszawę. Warsaw Center Piper November 6229 Papa is at 700 feet climbing 8000 feet. Piper November 6229 Papa Warsaw Center QNH 29.71 Continuetto Vedox. Zmniejszamy moc i
i grzejemy na 8000. Mam nadzieję, że może jakieś chmurki będą, jakieś fajne widoki, na to liczę. Widziałem, że ten VFR to jest taki tam później na styk, więc może być ciekawie. Dobra, włączamy już lot według headingu. Znoszenie tam w granicach 1000. Ale się fajnie leci, kurde. Dobra, tu już możemy sobie zamknąć. No i zobaczcie, że przed nami piękne chmurki. Mam nadzieję, że do nich dolecimy, że jakieś widoczki jednak będą dzisiaj. Mam 4000. No i ustawiam już na GPS. On tutaj będzie sobie walczył teraz. Jakoś tam sobie wleci na tą swoją ścieżkę. Ale miło, kurde. Powiem wam, że jednak by się przydała wyższa rozdzielczość. Bo jednak... Ostatnio w ogóle zacząłem interesować się tym Pimaxem Crystal nowym. No i kurde, wychodzi na to, że to chyba najlepsze, co jest w tym momencie na rynku, takiego do latania wirtualnego. Mówię o lataniu, bo nie mówię tam o innych rzeczach, ale naprawdę robi to wrażenie, szczególnie ten kąt widzenia. I to, że już nie ma tych takich jakichś zniekształceń. No i podobno Pimax też stał się bardziej przychylny podobno dla klientów. Trochę tam naprawili tych swoich błędów, jakie mieli. Wiecie, wyłączę już pompę, wyłączę światła. Wszystko gra. Lecimy dalej. Mamy 6000, prawie jeszcze 2000. No, widać, że do chmur to chyba nie dolecimy, ale zobaczymy. Mamy 6000. Oj, zobaczcie, że do Vedoxa jeszcze kawałek. Vedox znajduje się przy mieście Sławno. No i zobaczcie, że ten autopilot tak działa, że on ma tylko skręt jakieś tam 5%, może 5 stopni nachylenia. Więc on, żeby wszedł na tą linię, to on tak sobie będzie, że tak powiem, wężykował, ale w końcu wejdzie. Lot będzie trwał około, myślę, godziny.
Mam nadzieję, że nie będzie żadnych awarii, tu wymieniłem wszystko. Słuchajcie, no było trochę psioczenia na ten samolot. Jakaś dzisiaj znowu jakąś aktualizację zapodali za 2A. Tylko nie wiem, czy to nie chodzi przypadkiem o to, że teraz ten samolot jest dostępny na Xboxa i nie wiem, czy tam coś nie poprawiali. No bo takie ogólne moje spostrzeżenie, że jak się włączy tutaj, tutaj powyżej się coś ma psuć, na przykład bardziej. O! Co to było? Że jak się tutaj ma coś psuć, to... O! Mam 8000. Kurde, się zagapiłem trochę. Teraz się muszę zatrzymać i będę dalej gadał. Nie podobał mi się ten dźwięk, nie wiem, czy słyszeliście. Nie wiem, czym on był spowodowany. Propol już walniemy na 1800. Wytrymujemy. Mieszaneczka. Tu wszystko gra. Spalanie 12. Pięknie. Być nie umierać. Czekajcie, czy wszystko na pewno jest ok. Trym się drze znowu. No i mamy tutaj do tego punktu nawigacyjnego. Do Vedoxa mamy 4 mile. Ale dzisiaj ładnie jakoś tak, kurde. Tak wam powiem moje przemyślenia odnośnie tego samolotu, bo już trochę nim latam. I może porównam go może do troszeczkę do... Czekajcie, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Włączymy ogrzewanko. Bo trochę zimno. Już symulować to wszystko, nie? Czekajcie, tu jest ok, tu jest ok. Dobra. Więc tak, no, na pewno nie wolno tutaj, słuchajcie, przestawiać tych rzeczy z tego normal, dlatego że coś się bardzo dziwnego dzieje z tym samolotem. Ma jakieś takie, zaczyna mieć bardzo dziwne zachowanie. Lepiej tego nie ruszać, takie jest moje zdanie, bo potem te uszkodzenia zaczynają być takie bardzo przypadkowe i jakieś nietrzymające się kupy. I wcale nie jest ciekawie, tylko wkurzająco wręcz, bo... no bo tak. Natomiast sam lot, model lotu, to jak się odczuwa, jest to bardzo realistyczne i to jest to... Wszyscy to prawdziwi piloci potwierdzają, że jest bardzo dobrze, naprawdę. I niestety takich samolotów w Microsoftie kiedyś w ogóle nie było praktycznie. Kiedyś to był bardziej zręcznościówka, z tego co wiem, bo ta fizyka była bardzo słaba. Obecnie po tych paru latach już jest naprawdę dobrze, więc moim zdaniem już totalnie X-Plane sobie naprawdę gaśnie. Jeżeli nic nie zrobią, to słuchajcie, to przede wszystkim pierwsza rzecz to dane wysokościowo. Tutaj
Po prostu wszystkie górki, pagórki się zgadzają. To, że się generuje to, co widać, bez żadnych wgrywania orto, tracenia czasu, przerabiania jakichś tych, wyszukiwania, to było tak wkurzające, że naprawdę. Inną jeszcze rzeczą był silnik pogodowy, który tam był po prostu beznadziejny i co najbardziej było wkurzające, to na przykład to, że tak jak teraz sobie lecimy i za chwilę się odświeża pogoda i za chwilę się znajdujemy w totalnym zachmurzeniu, w totalnym overcaście i nie wiadomo gdzie jesteśmy i nie wiadomo co. Bardzo często gdzieś takie rzeczy się działy przed lądowaniem, no moim zdaniem niedopuszczalne. No ale za to większa liczba samolotów, jakieś tam tryby te ekonomiczne i tak dalej, no to na pewno na plus dla X-Plane'a. No i ta fizyka, no. No ważna rzecz. Ale wydaje mi się, że już Microsoft Flight Simulator, a jeszcze w tej wersji 2024, która wyjdzie, będzie już miała te wszystkie rzeczy. Mi się wydaje, że będzie to naprawdę coś. Podejrzewam, że wymagania będą oczywiście, trzeba będzie sobie zmienić kartę niestety. No bo taka jest kolej rzeczy. Symulatory jak zawsze zjadają nam wszystkie zasoby możliwe, więc pewnie teraz też tak będzie, no co tu dużo mówić. Generalnie słuchajcie, no nie do pomyślenia, ja kiedyś jak zaczynałem latać na symulatorach, o wszystkie pierwsze symulatory oblatałem jakie były. Pamiętam taki F-117 był z firmy MicroPros, to tam w ogóle była taka klatkownia, że i tam się przedzierał człowiek, gdzieś tam coś bombardował i tam grafika to po prostu matko boska, jak sobie wpiszecie z MicroPros F-117, to dosłownie jest nie do uwierzenia, że się człowiek tym kiedyś zachwycał, ale było. Był Gunship, pamiętam, taka stara gra ze śmigłowcem. No i potem był bardzo poważny śmigłowiec Longbow 2, gdzie książka była cała do tego i już była grafika SVGA. To była taka rozdzielczość już w miarę. Ja pamiętam, że kupiłem wtedy komputer za jakieś chore pieniądze, a jak go sprzedawałem, to nie był warty jednej raty kredytu, do której na niego wziąłem. No zobaczcie, tu jest lotnisko tutaj w Kołobrzegu chyba, z tego co pamiętam. W Darłowie, przepraszam bardzo, nie w Kołobrzegu. W Darłowie. Lotnisko wojskowe, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. No, także takie były czasy, a dzisiaj kurde siedzę w kokpicie na VR-ze, jak w prawdziwym samolocie, wszystko jest odzwierciedlone 1:1. No ta grafika u mnie jest no, całkiem niezła na tym VR-ze, już że tak powiem. No. Odczucia z lotu, w ogóle ze wszystkiego, no nie ma porównania. Ciekawe co będzie za kolejne 20 lat, załóżmy. W jakim kierunku to pójdzie. Ale wydaje mi się, że VR jak najbardziej przetrwa. Pewnie może będzie zminimalizowany, może jakoś, nie wiem. No na pewno nie zniknie z rynku, bo VR ma to do siebie, że ciężko go sprzedać jakby, bo po pierwsze jest drogi i nikt sobie nie kupi, że tak powiem, o taką, a se kupię, jak mi nie będzie pasować, to se sprzedam. No bo trzeba na to wydać trochę kasy, to jest raz, a druga rzecz, że ciężko komuś wyobrazić, co się czuje, jak
takie są odczucia na tym VR-ze, jak ktoś nigdy tego nie miał na głowie. No. Jedynym chyba takim tym, to jest do sprzedaży, to jest, nie wiem, organizować jakieś takie pokazy, takie targi i na przykład wkładać to komuś na głowę. No, to tak to się porozsławiało przez internet też i tak dalej, no ale to też to, co się widzi, reakcje ludzi i tak dalej, a to, co się naprawdę widzi, mając to na głowie, to są dwie różne rzeczy. Także powiem wam, że jak ktoś się zastanawia, czy kupić VR, to powiem wam, że ja odkąd mam VR-a, a pierwszą grą na VR-ze, jaką grałem, to był DCS. I tam pamiętam, że DCS chyba miał pierwszy, jako pierwsi zrobili tryb VR-owy. I pierwszymi moimi goglami były DK2, Oculus DK2. To były takie deweloperska wersja. Już druga, chyba jeszcze były wcześniej, jeszcze jedne. Rozdzielczość tam była słaba, ale już był ten efekt, słuchajcie. I pamiętam, jak pierwszy raz wystartowałem samolotem i jak ta ziemia się zaczęła oddalać, no to po prostu masakra. To już wiedziałem, że nie chcę żadnego innego latania już. Słuchajcie, od tamtej pory nie wykonałem żadnego lotu, nie mając gogli na głowie. Po prostu uważam, że to jest tak jakby, nie wiem, no bez sensu. Zobaczcie, że przed nami jakieś chmurki się jednak pojawiają. Mam nadzieję, że tam będzie jakaś ładna pogoda w miarę. Z tego, co widziałem tak wstępnie, to będę lądował na pasie. Tutaj z tej strony będę podchodził. To jest chyba pas numer 11. Tak, 11 dokładnie. No i będę podchodził gdzieś chyba na jakimś ILS-ie albo coś takiego. Zobaczymy, gdzie nas skierują. Może zobaczmy sobie, czy się ciśnienie jakoś strasznie zmieniło. Coś się zmienia. 29,69. Czyli jakoś tak. Parametry w normie, temperatura silnika też. Jest elegancko. Wyspy jeszcze nie widać. Nie mam na razie planu, co będzie potem, jaki lot będzie kolejny. Miałem lecieć tutaj, słuchajcie, do tego lotniska przez Niemcy, ale tu się nic nie dzieje generalnie. A tak sobie pomyślałem, że chociaż nad Bałtykiem, jak będę leciał, no to zawsze to jakieś większe emocje, bo nie ma tutaj możliwości awaryjnego lądowania. No a poza tym stąd też jest tutaj parę fajnych lotnisk. Prawdopodobnie może zrobię to, zobaczę, gdzie są scenerie jakieś sensowne. I prawdopodobnie gdzieś tutaj takim łukiem w dół, tędy może gdzieś zobaczymy, jak to potem będzie. Może potem przez Niemcy przelecę, zobaczymy.
Dobra. Kurde, gdzieś widziałem, że podobno tutaj na tym urządzonku, jak zaczyna zamarzać gaźnik, to tutaj się wyświetla komunikat. Tak sobie teraz to przypomniałem, czy wtedy jak spadłem, czy był ten komunikat, czy ja po prostu jakoś to zignorowałem. Powinien być bardziej wyczulony na to, co tutaj się wyświetla, bo tu podobno wszystkie ostrzeżenia są wyświetlane. Wszystkie awarie na przykład. Jeżeli bym nagle stracił na przykład alternator czy coś, to tutaj też by się to pojawiło podobno. Ponoć. No zobaczcie, że coraz bliżej te chmurki. No jakieś takie widać, że nie groźne, ale coś tam nam pewnie przysłonią trochę. Zobaczmy, jak my to mamy. Wiatr. Wiatr mamy boczny z tej strony. Póki co. Temperatura 15 stopni w kabince. Tak sobie patrzę jeszcze, jakie tutaj są dane zawarte. Czyli wszystko tak jak zapamiętałem, dobra. Jeszcze są jakieś listy. Zobaczcie. Carbor icing. Carb head on. Throttle full open. Mixture adios. O, widzicie. Czyli są tu jakieś procedury na to wszystko. No, jesteśmy już, zobaczcie, że Polska za nami, daleko. Jeszcze wyspy nie widać, chociaż już tam coś jakby troszeczkę. O, zobaczcie, że mam tu kolegę jakiegoś online z prawej strony. Ale nie mam włączonego ruchu, więc go nie będę widział. Ciekawe, czy on nie widzi. Dzisiaj taki trochę, że tak powiem, monotonny, jak do tej pory. No i tutaj też nie będę, słuchajcie, tutaj robił żadnych tych przestawek na heading, bo jest tutaj mały kąt i myślę, że sobie ten autopilot spokojnie poradzi. Już się nawet prze tego i już widać, że tutaj lekko sobie zaczął skręcać. O. I sobie leci.
Zobaczcie, jak fajnie są tutaj te zgrzewy widać na tych, na tym poszyciu. Świetnie to wygląda. Bardzo realistycznie. O, zobaczcie, że w powietrzu mamy tutaj minus 9. O, i już widać przed nami tą wyspę. Także elegancką. Tak, jeszcze przerwę. Słuchajcie, po próbach, wielu próbach, moim zdaniem najlepsze ustawienia do VR-u, tak żeby było bardzo wydajnie w miarę, nie? To tryb TAAA, tu po 120, tutaj po 100, tu jest wstępne buforowanie, zobaczcie, tu wysoki. Budynki, słuchajcie, sobie zmniejszę, bo sobie tego nie przestawiłem akurat. Tutaj na średnio. Chmury wysoki, rozdzielczość tekstur. Zobaczę sobie po kolei, jak ja mam to poustawiane. I powiem wam, że jeszcze jak nie nagrywam, to włączam sobie to Ambient Occlusion, bo o wiele ładniej cały świat wygląda. Są takie jakby podcienie. Świetnie, o wiele lepiej to wszystko widać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi u mnie. Ja też tam część tych ustawień to podpatrzyłem jakiegoś youtubera, który tam gdzieś też coś tam pokazywał. No i słuchajcie, no jak widać, płynność jest bardzo ładna. To co widać za oknami i tak dalej też jest ok, także zegary są czytelne na Rifcie S bez problemu, tak jak widzicie. No, te małe cyferki od ciśnienia to tak tutaj są zamazane, stąd już są widoczne ekstra. Tu są zamazane, no tak, wiecie, znośnie. No i zobaczcie, że tych chmurek nawet nie doświadczę dzisiaj, bo one cały czas gdzieś mnie tutaj omijają, cały czas są wyżej. Ale wiatru też nie ma jakiegoś specjalnego. Podejrzewam, że to będzie lightowe podejście po prostu i tyle. Nie wiem, czy tutaj z komunikacją będzie ok, bo ostatnio gdzieś tu trochę pogłupiałem, jeżeli chodzi o te podejścia. Bo robiłem sobie jakieś próbowałem na jakimś lotnisku wylądować i pamiętam, że coś mnie tak ta kontrola zmyliła, że już w końcu nie wiedziałem, czy to ja źle zrobiłem, czy to tu jakiś po prostu błąd jest, nie wiem. No i zobaczcie, że mam już, gdzie my to jesteśmy. Mam jeszcze jeden punkt tutaj nawigacyjny. Tutaj już prawdopodobnie nas, tu wchodzimy w przestrzeń, w wody terytorialne Danii i tutaj będzie, jest ten punkt, którym powinni mnie już tu kierować w dół. Zobaczymy, jak to będzie. Podejrzewam, że dostanę 2000, bo tak jest na podejściu. A, przygotuję sobie już, słuchajcie, mapki. Prawdopodobnie taki dostanę pas.
SINS. ILS runway 11. Ustawię sobie w razie WI lokalizery 109.35. Tu akurat mam ustawione, tutaj też muszę ustawić 109.35. No i zobaczcie, że tu już ożyło coś, więc jest ok. No i zaraz powinienem dostać instrukcję zniżania. Zmniejszymy sobie ten i schodzimy. Schodzimy sobie na 2000. Powiem wam, że bardzo miło mi się to dzisiaj leci, naprawdę. Nie mam pytań. Dobra, mamy 6000, już poniżej 6 jesteśmy. Ok. Mamy 5000, jeszcze mamy 3000 do zbicia. O, już widać tam światła pasa. Piper 29er Papa, you are 18 miles southeast. Maintain present heading and altitude. Expect VOR DME Yankee runway 11 approach via Romeo Oscar Echo transition. Clear to Romeo Oscar Echo. Czyli tak jak mówiłem, potwierdzimy. Maintain present heading and altitude. Expect VOR DME Yankee runway 11 approach via Romeo Oscar Echo transition. Clear to Romeo Oscar Echo Piper 29er Papa. Zgoda na ROE. Dobra, i teraz musimy sobie tak, wejść tutaj, load procedurę, approach, i to był WOR 11,
Load and activated. I lecę na odmej. Zobaczmy, jak to wygląda. Odmej to będzie to. Tutaj muszę zawrócić. I podchodzimy tutaj na wora. Elegancko. O, jakaś tęcza, zobaczcie, się pojawiła. Kurde, ale jaja. Mam prawie 2000, więc muszę się już orientować. Skoro jest tęcza, to znaczy, że jest tu jakaś... jakiś deszcz. Dobra, mamy 2000. No kurde, powiem wam, że tęczy to jeszcze w symulatorze to nie widziałem, nawet dwie są. I zobaczcie, że tutaj chmurek jest już coraz więcej. Zwiększę mu moc. Jest ten odmy cały. Jest troszeczkę inaczej niż oni mi tutaj po... niż to, co mi się tutaj wgrało. No ale... no nic. Tak sobie włączę, podejrzewam, że sobie włączę, że wylądujemy na ten, na ścieżkę sobie ustawię na lokalizerze i niech mnie prowadzi. No i zobaczcie, jak się tutaj te chmury w ogóle odbijają w tym, w tej wodzie. No kurde, fajnie to wygląda, naprawdę. Jeszcze tutaj postudiuję te ujęcia trochę, bo coś mi się to tak średnio podoba, powiem szczerze. Schodzę nisko. No dobra, jakoś tam wyląduję. No zobaczcie, że tutaj z lewej strony coś się dzieje dziwnego. Wygląda, jakby tam deszcz padał albo coś takiego. Jakby coś tutaj się komplikuje. Powiem wam, że też trochę chciałem polecieć na północ, bo tu jest troszeczkę taka ładna pogoda nasza. Tak jak Norwegia i tak dalej, gdzieś te okolice, to tu bardziej jest ta pogoda nieprzewidywalna. No i przez co te loty są zaraz ciekawsze, nie?
Słuchajcie, zobaczcie, jaką mam temperaturę w kabinie obecnie. 29. Mieszaneczka sporo za duża była. Kurde, przegapiłem. No i zobaczcie, że te chmury tutaj jakby sięgają z samego do samej wody. No i ciągle ta tęcza jest. No ciekawie to wygląda. Jest jakieś duże miasto, zaraz zobaczymy co to jest. Rone, miasto Rone, czy jakoś tak. Nie wiem jak to się czyta dokładnie, ale widać, że spore. No i zobaczcie co tu się dzieje teraz, że jakby mamy tutaj jakieś takie mocne chmurki, które sięgają aż do ten. Czy tutaj pada? Ale zobaczymy. Okay. Tower on 118.325 Piper, 29er Papa. Bornholm Tower Piper November 6229er Papa 5 miles west inbound 4 DME Yankee runway 11 approach. Piper November 6229er Papa Bornholm Tower. QNH 29.65 wind 115 at 6. Cleared VOR DME Yankee runway 11 approach. Dobra. Cleared VOR DME Yankee runway 11 approach Piper 29er Papa. Dostałem zgodę, zaczynam się, słuchajcie, już denerwować trochę. Bo zobaczcie, co tu się dzieje. Przełączę się na heading. Zrobię tu sobie taką nawrotkę. Dobra, to już się uruchomiło. Zobaczcie, że coś tu się mocno pierdzieli z widocznością. Jakieś takie bardzo dziwne to jest. Kurs
z pasa, to jest... Kurde... ...285... Zobaczcie, że pada tutaj taki lekki deszczyk jakiś, rzeczywiście, stąd ta tęcza. No i dobra, i sobie nawróciłem. No, pada deszcz. W tym miejscu akurat. Złapać ILS-a. Myślę, że złapał. No i niech mi prowadzi na ILS-ie. Powoli zmniejszamy już. Propel walniemy 240. Mikstura. Zmniejszamy prędkość, włączamy pompę. O, strobów nie miałem włączonych, cholera, poważny błąd. Się trzymamy na 2000. Będę schodził według ILS-a po prostu. Będzie łatwiej. Zobaczcie, że trochę tutaj zaczęło mi tu padać. Te chmury idą w tą stronę, jednak na to wychodzi. I tu już się kreska zbliża w dół. Więc niedługo schodzimy. Co jest idealnie. Dobra, już mogę schodzić. Kreski się zgadzają. O, jeszcze dostałem zgodę na lądowanie. No pięknie, może być piękniej. Idealnie jestem na ścieżce. Wszystko gra. O, teraz za nisko. Gear down.
Dobra, wyłączamy się autopilota, bo wszystko widać jak na dłoni, więc flaps up, widzę światła papi, więc odchodzimy z ręki. O, jestem za nisko. No i zobaczcie, tutaj to miasto roni. Mamy sobie tutaj pięknie. Lekki wiaterek tutaj zaczyna tutaj coś lekko rzucać, ale jest ok. No, bez kitu. Jakieś takie porywy. Flaps tu. Trochę powyżej. Wchodzimy już na 85. Flaps full. No i zobaczcie, takie nieduże lotnisko. Wytrzymujemy. PCK, jak to mówią. Ja tu mam drogę kołowania jakąś kolejną. Kurde, powinienem mieć tu przygotowaną mapę teraz. Gdzieś tu musi być chyba zjazd na samym końcu. Wiem. No, czyli tutaj nie ma zjazdu. Muszę się wycofać. Next taxiway, chociaż? Tu są jakieś drogi. Nie, tu są jakieś... Dobra, nic, zawracam. Piper 29er Papa, turn next taxiway. Next taxiway. Tu są jakieś drogi, ale to chyba jest nie, na pewno nie te. Więc muszę tutaj podjechać. Tu będę miał zaraz w prawo. Okej. Zaraz opuszczę. Mam zjazd, dobra. Contact ground on 118.325.
Czyli taka sama częstotliwość generalnie. Going to 118 decimal tree, 25 Włączamy strobę, pitotkę, żebyśmy nie przegrzali. Pompę. Bornholm ground, Piper November, 6229er Papa taxi to parking. Piper November 6229er Papa taxi to general aviation parking using taxiway Bravo. Droga B, czyli tutaj gdzieś na tamten parking. Dobra. Piper 29er Papa, did you copy? Tak, przyjąłem, sorry. Taxiing to general aviation parking using taxiway Bravo Piper 29er Papa. No i dobra, słuchajcie, podjadę sobie pod te budynki. I tutaj się zatrzymamy. Hamulec. Wyłączamy nawigację. Tu już też czego się pozbywamy, panela. Dobra, i to słuchajcie, by było na tyle. Zawory też można sobie zamknąć. Co i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje. I czekajcie na dalsze odcinki, będziemy lecieć gdzieś dalej. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Cześć.